Asseco Procom Gdynia kontra Trefl Sopot, odsłona siódma. 6 czerwca ostatni mecz sezonu 2011-2012 zadecydował o tym, kto po końcowym gwizdku wzniesie w górę puchar za Mistrzostwo Polski. Początek meczu należał do gracza Asseco Procom. Choć wynik celną trójką otworzył Filip Dylewicz, nie jedną, a dwiema zrewanżował się Donatas Mutiejunas. W kontrze trafiali Blasingame i Zamojski. Po 5 minutach gospodarze prowadzili 12-5, a po chwili po dobitce Przemka Frasunkiewicza przewaga urosła do 9 punktów. Przed zakończeniem pierwszej kwarty Trefl odrobił jednak część strat. Asseco Procom prowadziło 20-16. Pierwsze trzy akcje drugiej kwarty przyniosły 6 punktów z rzędu graczom z Gdyni i Procom objął najwyższe 10-punktowe prowadzenie. Gospodarze nabierali wiatru w żagle i rozpoczęli szturmowy atak. Za trzy trafiali Blasingame i dwukrotnie Przemek Zamojski. Kontry efektownie kończył Donatas Motiejunas. Na minutę i 35 sekund do końca pierwszej połowy przewaga urosła do 20 punktów. Kwarta zakończyła się zwycięstwem 23-9 i w rezultacie po 20 minutach Asseco Procom prowadziło 43-25. Po zmianie stron gracze Andrzeja Adamka nie stracili impetu, z jakim opuszczali parkiet po pierwszej połowie i rozpoczęli od 4 punktów z rzędu bez odpowiedzi zawodników Trefla. Mistrzowie Polski grali szerokim składem i każdy z graczy pojawiających się na placu wnosił do gry dodatkową energię. Kiedy na niespełna 6 minut do końca trzeciej kwarty trójkę trafił Michael Kubler, było 52-32. A kiedy kolejny sprint przez boisko przeprowadził Blasingame i po jego podaniu piłkę do kosza wbił Donatas Motiejunas, 55-32. Jeszcze przed zakończeniem tej części zrobiło się niebezpiecznie. Kiedy na 33 sekundy do końca trzeciej kwarty z dystansu trafił Filip Dylewicz, przewaga Asseco Procom stopniała do 12 punktów. Po 30 minutach było 62-49. Po minucie gry z 13-punktowej przewagi Procomu zostało tylko 6. Gospodarze nie mogli trafić z gry, a rozpędzony Trefl gonił. Niemoc Asseco Procom z linii rzutów wolnych przełamał Donatas Motiejunas i było wówczas 64-59. Za dwa trafił koszarek, dwa punkty oddał ponownie Donatas Motiejunas. Po rzucie z pół dystansu Jerela Blasingame'a przewaga urosła do 7 punktów. Jeden raz z wolnych trafił Filip Dylewicz, a w kolejnej akcji z załuku przymierzył grający z 4 faulami Jerel Blasingame i było 71-63. Emocje w Gdyni sięgnęły zenitu. A Procom na minutę i 21 sekund do końca meczu prowadził 73-66. Trefl Sopot nie był w stanie odwrócić losów decydującego meczu i po chwili stało się jasne, że to Asseco Procom świętować będzie kolejny zasłużony mistrzowski tytuł. Został wybrany